masz? Tu znowu ja. Długo zabierałem się do zrobienia tego filmu i ogólnie do zrobienia czegokolwiek z moją twórczością, ale nareszcie się do tego wziąłem i dziś przyszedłem by wam o tym powiedzieć. Biłem się z myślami, co zrobić, by nie tracić dalej widzów na tym kanale. To pewnie i tak będzie się dalej działo, ale staram się temu zapobiec. A jednocześnie czuć się spełnionym, robiąc taki typ kontentu, jaki ja chcę, a nie jakiego oczekuje ode mnie algorytm YouTube i wy, moi widzowie. Postanowiłem więc podzielić mój kontent na dwa kanały. Jeden z nich będzie zbierał moje filmy Commentary i pewnie okazjonalnie Discord Funny, a drugi kanał skupi się na grach, głównie pewnie i PEX-ie, ale postaram się robić filmy o różnych grach, głównie pewnie w formie wideoesejów, ale nie powinno zabraknąć też chociażby highlightów ze streamów na Twitch'u i innych podobnych. Nie zapomniałem również o wietrzeniu biblioteki Steam. Teraz cała seria pojawi się na dniach na nowym kanale. Regularnie, by jakoś ten kanał, miejmy nadzieję, rozwinąć. Tak samo reszta filmów o grach, które były na tym kanale. Zastanawiam się jeszcze tylko nad filmami z osu. Nie jestem pewny, czy powinienem je w ogóle zostawiać. Się zobaczy. Jeśli poza komentarzy lubiliście też moje filmy o grach, zapraszam na mój drugi kanał i do oglądania tych samych filmów jeszcze raz, by nabić pierwsze wyświetlenia, a gdy skończą mi się filmy do dory i aplaudowania, zacznę tworzyć nowe. I postaram się w jakiś sposób działać na dwóch kanałach jednocześnie. Mam nadzieję, że dobrze robię i że wam się to też spodoba, bo jestem legitnie podekscytowany tym, co będę w stanie robić, gdy przejdę na nowy kanał. Dla mnie było to jedyne logiczne wyjście. No, pewnie było ich więcej, ale przy tym czuję się najbardziej komfortowo. Aha, i jeszcze jedno. Mam też nowy kanał z Sarkomą i Tayo, który znacie z filmów z Apexa. Prowadzimy podcast o grach, głównie o Apexie na razie, a jeśli chcielibyście nas wesprzeć, czy posłuchać, albo jedno i drugie, to zapraszamy na kanał Oddział Czempionów. No dobra, to by było na tyle. Linki do nowych kanałów pojawią się teraz na ekranie, ale są jeszcze linki w opisie. Klikajcie, subujcie, lajkujcie i oglądajcie tam filmy. Będę wam wdzięczny do końca życia. Ja tymczasem się z wami na tę chwilę żegnam i do następnego.